Sankcje Unia Europejska weszły w życie. Objęły m.in. córki Putina weszły w życie unijne sankcje wobec Rosji. Objęte nimi m.in. córki Putina. W Unia Europejska weszły w życie unijne sankcje wobec Rosji za inwazję na Ukrainę. 217 osób, w tym córki prezydenta Rosji Władimira Putina, zostało objętych zakazem wjazdu do Unii i zamrożeniem aktywów w Europie. Restrykcje obejmują też 18 podmiotów. Wśród 217 osób wymienionych na liście znajdują się wysocy rangą urzędnicy Kremla, oligarchowie, Moshe Kantor, Boris Rotenberg i Oleg Deripaska, inni wiodący biznesmeni zaangażowani w kluczowe sektory gospodarki, takie jak energetyka, finanse, media, przemysł obronny i zbrojeniowy. Wykaz obejmuje również członków rodzin osób, które już zostały ukarane, ze względu na to, że czerpią one korzyści z reżimu lub aby zapobiec obchodzeniu sankcji Unia Europejska. Do tych nazwisk należą Maria Władimirowna Worącowa i Jekaterina Władimirowna Tichonowa, córki Putina. Wreszcie na czarnej liście znajdują się również tzw. ministrowie oraz członkowie rad ludowych tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Wśród 18 podmiotów znajdują się 4 główne rosyjskie banki: Bank Odkrytie, Nowikombank, Sovcombank i VTB, spółka działająca w sektorze transportu i należąca do Federacji Rosyjskiej oraz firmy z branży zbrojeniowej, których technologia lub produkty odegrały znaczącą rolę w inwazji. Piąty pakiet sankcji zakłada zakaz zakupu i importu węgla oraz innych stałych paliw kopalnych do Unii Europejskiej, jeśli pochodzą one z Rosji lub są z Rosji eksportowane, począwszy od sierpnia 2022 rok. Import węgla do Unii Europejskiej wart jest obecnie 8 miliardów euro rocznie. Nowe restrykcje zakładają również zakaz dla wszelkich rosyjskich i białoruskich przewoźników drogowych przewożenia towarów transportem drogowym na terenie Unii Europejskiej, w tym w tranzycie. Odstępstwa są jednak przyznawane na szereg produktów, takich jak produkty farmaceutyczne, medyczne, rolne i spożywcze, w tym pszenica, oraz na transport drogowy w celach humanitarnych. Unia Europejska wprowadza dalsze zakazy eksportu. Dotyczą paliwa lotniczego i innych towarów, takie jak komputery kwantowe i zaawansowane półprzewodniki, wysokiej klasy elektronika, oprogramowanie, maszyny i sprzęt transportowy. Nowe zakazy importu obejmują produkty takie jak drewno, cement, nawozy, owoce morza i alkohol. Sankcje zakładają ogólny unijny zakaz udziału rosyjskich firm w zamówieniach publicznych w państwach członkowskich, wykluczenie wszelkiego wsparcia finansowego dla rosyjskich organów publicznych, zakaz sprzedaży banknotów i zbywalnych papierów wartościowych denominowanych w dowolnych walutach państw członkowskich Unia Europejska do Rosji i na Białoruś lub jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi w Rosji i na Białorusi. Ponadto Unia Europejska postanowiła ukarać firmy, których produkty lub technologie odegrały rolę w inwazji, kluczowych oligarchów i biznesmenów, wysokich rangą urzędników Kremla, zwolenników dezinformacji i manipulacji informacjami, systematycznie rozpowszechniających narrację Kremla o wojennej agresji Rosji na Ukrainie, a także członków rodzin osób już objętych sankcjami, aby mieć pewność, że sankcje Unia Europejska nie są obchodzone. Całkowity zakaz transakcji został nałożony na 4 kluczowe rosyjskie banki, które mają 23% udziału w rynku rosyjskiego sektora bankowego. Po usunięciu z systemu SWIFT banki te zostaną teraz poddane zamrożeniu aktywów, a tym samym zostaną całkowicie odcięte od rynku w Unii Europejskiej.